Siema widzowie, tutaj Kretownik i w tym materiale pokażę wam najgorsze serwery box PvP w Polsce. No i jeszcze przed zaczęciem odcinka chciałbym was zaprosić na start edycji mojego serwera, który wystartuje w ten piątek o godzinie 18. Startujemy sobie z trybem Mega Drop. Będzie to druga edycja trybu, więc z tej okazji wybierzemy sobie, załóżmy, dwie osoby, które otrzymają ranki Super VIP na start edycji. Trzeba zostawić łapkę w górę, suba dzwoneczkiem na kanale. Dobra widzowie, przechodzimy sobie teraz do pierwszego serwera, jakim będzie sharkmc.pl. Dołączamy sobie teraz na serwer. Jakieś weryfikacje w ogóle jest, dobra. Przyniosło mnie z tego, co widzę, na serwery lobby, także fajnie. Logowanie chyba premium już jest, ponieważ nie muszę się logować. Mam premkę oczywiście. Na samym lobby mamy do dyspozycji taki jakby kompas. Dobra, także nas interesuje w tym wypadku box PvP. Dołączymy sobie teraz na serwer. Ok, jestem aktualnie na box PvP i są tu w sumie 4 osoby łącznie ze mną, dlatego no powiem szczerze, jak na taki serwer spodziewałem się troszeczkę większej liczby osób. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek to w ogóle będzie na tej strefie teraz do naszej dyspozycji, żeby go sklepać. Jest jakiś gość, spróbujemy go sobie teraz może pokonać. No nie wiem, naprawdę, co tu się dzieje widzowie na tym serwerze. Jakbym ja tu był administratorem, to by to takiego czegoś nie było, nie byłoby takiego złodziejstwa i takiego zachowania chamskiego, nie? Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było nic. Jak możecie w sumie zauważyć, jest to naprawdę masa przeróżnych villagerów. Według mnie trzeba być tu Einsteinem, żeby się w ogóle połapać, jeżeli chodzi tu o jakiekolwiek itemy, ponieważ każdy praktycznie villager ma inny rodzaj itemów. Także kolejnym serwerem, na który teraz sobie dołączę, będzie allmc.pl. Chyba dobrze przeczytałem, nie jestem pewien. Ok, dołączymy sobie teraz na serwer. Po dołączeniu na serwerze widzę, że jest jakiś w ogóle alert. Siema Kretownik, dobra, siema, siema. Mamy tak, komendę register, także się zarejestrujemy. Błagam widzowie, nie mówcie, jakie mam hasło. A co, jest super, zajebiście, że mnie wyrzuciło, jak się zarejestrowałem, nie? Wbijemy sobie może jeszcze raz na serwer. Jak tam w ogóle miałem hasło? Hasło 1, 2, 3, dobra. Alert bezpieczeństwa. Co to jest w ogóle, o co chodzi? Nieźle widzowie, naprawdę. Ja myślałem, że to ma być jakiś najgorszy serwer, który teraz będziemy właśnie sobie obczajać, a tu widzę, że nawet automatycznie wykryło hasło, które ustawiłem jako potencjalnie niebezpieczne, czyli bardzo, bardzo słabe, nie? Mamy tu widzowie Anarchię, Box PvP, Survival, oczywiście przechodzimy sobie my w tym wypadku na Box PvP. Nie gadajcie widzowie, to muszę teraz wersję zmienić, żeby dołączyć. Ja aktualnie jestem na 1.18.2, a ten Box PvP jest na 1.17.1. Przeglądając TikToka w poszukiwaniu najgorszych serwerów Box PvP, natknąłem się na serwer o bardzo nietypowej nazwie. Także dołączamy sobie aktualnie na serwer. Ok. Aha, super, że whitelista jest, także przejdziemy sobie może do innego serwera. Bardzo nietypowy serwer widzowy. Dołączam sobie teraz na kolejny serwer, który będzie to ezibox.pvp.csrv. No niestety, serwer jest wyłączony, także tyle by z tego było. Poszukamy sobie w takim razie innego serwera. Jestem ciekaw widzowie, czy tym razem ten serwer, na który dołączymy, będzie działał. Loghub.pl. I naprawdę widzowie, uwaga, uwaga. Zbyt dużo osób łączy się do serwera. Wbijemy może jeszcze raz. Okej, czyli serwer jednak działa z tego co widzę, tu już jest fajnie, połowa sukcesu. Dołączyłem, ale niestety żadnego logowania nawet chyba nie ma. Chyba to jakieś logowania premium już mnie zalogowało. Tryb box PvP. Okej, dołączymy sobie na boxa. Ile tu jest graczy? Co się dzieje w tym momencie widzowie? Co tu jest grane? Jeszcze wymyślałem, że to jest serwer jakiś taki na Ternosie postawiony normalnie, nie? Że się będzie palił przy 5 osobach. A tu widzę, że na tym serwerze aktualnie jest 80 osób, więc okej, ubierzemy sobie może teraz te startowe itemki. I naprawdę, tu jest tyle osób widzowie, że się tego nawet nie spodziewałem, nie? Mamy jakiegoś Steve Boxa, to jest chyba bezpieczna kopalnia. Itemki sobie można kopać, dobra. Tu jest z tego co widzę nawet kilka generatorów emeraldów, tak samo innych minerałów. No, w sumie się nie dziwię, mając tyle graczy, jak najbardziej to jest akurat na plus. Idziemy sobie widzowie teraz może na spawna. Strefa PvP chyba tutaj będzie w tym kierunku. Dobra, wbijamy widzowie teraz grubie rury na strefę PvP. Sporo maćków tutaj widzę, że lata. Ja niestety nawet bez żadnego miecza jestem. Mamy jakiegoś maćka, który na mnie chyba teraz poluje. Zdzikus. Dawaj mordeczko, lejemy się na kilopy. No i co? O, mamy widzowie chyba jakiegoś teraz... No nieźle.
Jaka w ogóle jestem, czy dostanę bana, jeżeli się pod kogoś teraz będę podszywał? Napiszemy, siema, jestem camper. Zobaczymy teraz, czy będzie jakakolwiek reakcja ze strony graczy albo administracji. O kurde, widzowie, dostałem muta, jednak dostałem teraz, widzę, że muta. Zapytamy się na help-upie, czy mogę bana. Ej, admin, mogę bana? Zapytamy się, widzowie, teraz, czy mogę dostać bana, tak? O. O, na własne życzenie dostałem, widzowie, bana, o to chodziło. Kurde, musiałem czekać na ten moment właśnie. Dobra, udało się go tak wkurwić, że ziomaczek mi dał bana. Dobra, widzowie, także tym akcentem kończymy odcinek. Macie w tym momencie kolejne odcinki na ekranie.